Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na wielką ucztę szachową. Przeanalizuję trzy partie z turnieju Grand Chess Swiss 2023, w których bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek. Oczywiście z Polaków to też Mateusz Bartel bierze w tym turnieju udział oraz pan Michał Krasenkow. Wielkie osobistości w tym turnieju: Hikaru Nakamura, Caruana, który przekroczył 2800 na live'ie. Tu jest wielka walka o pieniądze, wielka walka o wejście do turnieju kandydatów. Bardzo ważny turniej dla szachistów, więc zapraszam do analizy na genialne partie Polaków. Jest się czym chwalić, dlatego że te partie to jest to, co chcielibyśmy widzieć w partiach Jana Krzysztofa Dudy czy Radosława Wojtaszka. W ogóle Radek zagrał taką partię i taki ruch, który będzie chyba długo analizowany w magazynach szachowych czy na portalach szachowych. Niesamowite zagrania. Zapraszam już, śpieszę z analizą. Janek w pierwszej rundzie zagrał tutaj z Idanim, z hinduskim arcymistrzem. C4 ze strony Janka, E6, skoczek na C3, posunięcie D5, Janek D4, posunięcie H6, na jeden z ruchów teoretycznych, przestawienie posunięć, skoczek F3, skoczek na F6, koniec F4 i goniec na D6 ze strony czarnych, na co nasz zawodnik po prostu wybił, jest wybicie, no i C5. Ważna decyzja i też konkretna, dlatego że Janek postanowił pozycję grać zamkniętą, postanowił grillować przeciwnika, no i tutaj odejście na E7. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj białe mają wygraną, absolutnie nie, to tylko chodzi o charakter pozycji. Dalej trzeba wyprowadzać figury. E3, roszada, B4, wzmocnienie tutaj C5, skrzydełka hetmańskiego, skrzydełka powiedziałem, skrzydła hetmańskiego powinno się mówić oczywiście. C6, goniec na E2, posunięcie A6, czyli trzymanie posunięcia B5, ale to nie przeszkadza białym w zagraniu w przyszłości ruchu A4. Póki co nastąpiła roszada, skoczek na D7 z opcją właśnie zagrania ruchu E5. To jest bardzo ważny i potrzebny plan czarnymi. Jednak Janek gra swoje i tutaj jest walka. On nas w centrum, my go na skrzydle. I kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj jeszcze nastąpiło oczywiście hetman C2. Jeżeli by nastąpił ruch E na D4, to nic prostszego jak wybicie pionkiem. Przede wszystkim pilnujemy tego pola i wieża wchodzi na E1 i tutaj będzie też patrzyła na hetmana, więc w ten sposób czarne grać nie mogą. Czarne zagrały ruch E4. Od razu wyjaśniły czarne w centrum sytuację. Skoczek oczywiście uciekł na D2. No i mankamentem białych może być to, że tutaj król może być osamotniony troszeczkę bez figur, ale ten atak, który będą chciały czarne generować, on nie jest jeszcze taki oczywisty i soczysty. Ale skoczek H7 wskazuje ku temu, że czarne będą chciały iść mocno też pionkiem. B5 ze strony Janka. W tym momencie F5 zagrał tutaj przeciwnik. I teraz Janek mógł zastosować dosyć w sumie ciekawy plan, bicie A5 z planem skoczek A4, skoczek B6. I to mogłoby nastąpić, tam by trzeba było się przyczaić na pionka A6, zagrać po wolnej linii, ale nasz zawodnik miał inną koncepcję, mianowicie zagrał od razu skoczkiem na B3, prawdopodobnie chcąc grać skoczek A5, naciskając na pionka. W tym momencie właśnie sprowokował przeciwnika do, można powiedzieć, błędu. A5. Moi drodzy, ten ruch wydaje się bardzo logicznym posunięciem, dlatego że blokuje tutaj linię i czarne sobie pomyślały tak, a jak będzie wybicie, no to białe będą miały problem z przejściem tutaj na tej linii, w ogóle na tym skrzydle troszeczkę ciężej będzie im się grało, no białe mogłyby poświęcić na B5 pewnie skoczka, żeby uzyskać takie pionki, taki plan pewnie też by mógł być zastosowany, ale z realizacją mogło być różnie, bardzo też ciekawie. W każdym razie, to był błąd, Janek to wykorzystuje grając hetman D2. Przeciwnik zagrał G5, no i ten ruch już jest ruchem bardzo kiepskim, choć się wydaje dobrym, bo tu jest atak. Ale, no, można powiedzieć, Janek tu ma komputerek w głowie i bardzo dobrą ocenę sytuacji. Jak zagrał Jan Krzysztof Duda? Moi drodzy, Janek zbił skoczkiem na A5 pionka. Bardzo ładne zagranie. No i cóż, jak nie przyjmiemy ofiary skoczka, no to pionek mniej, tu jest już masakra na skrzydle, więc czarne wybijają wieżą i skoczek na D5. Genialne zagranie. Chodzi o to, że tutaj chcemy odbić wieżę, jest atak na hetmana. No oczywiście wybicie trzeba zrobić i hetman wybija na A5. Chodzi o to, że
czarne, przepraszam, białe poświęciły dwa skoczki za dwa pionki i wieżę. Teoretycznie tutaj już jest lepiej białymi z uwagi na bardzo silne pionki, ale trzeba uważać właśnie na atak. Janek tutaj genialnie pograł tę pozycję. Hetman B6, jest F4, dobrze to wszystko policzone. I słuchajcie, jedyną rzeczą, jaką białe mogą tutaj zrobić dobrą, to marsz pionkiem. Tutaj trzeba tym pionkiem szybko zasuwać. Posunięcie F3, wybicie, znaczy wybicie na F3 i goniec na H3. I Janek zastosował teraz ruch znowu genialny. No i taką grę chcemy widzieć u naszego arcymistrza. Coś wspaniałego. Co tutaj zrobić? No bo pewnie narzuca się to, że tą wieżą trzeba uciekać. No nie! Moi drodzy, nie! Nie ma na to czasu. Janek gra A6. Genialny ruch. Po prostu wykorzystujemy pionka, który idzie do pola przemiany jak taran i nie ma tutaj innej opcji, żeby białymi wygrywać te pozycje. Jeżeli czarne by zbiły wieżę, to jest kompletnie bez sensu, bo ta wieża i tak nie grała, a goniec tutaj świetnie pilnuje jeszcze króla, więc ten plan i dalej tutaj białe by realizowały z sukcesem. W każdym razie poszło bicie i Janek wybił na F3. Dlaczego ten ruch jest tak genialny? No właśnie, po prostu bicie jest możliwe, mimo to, że jest otwarta teraz linia, jest więcej punktów do zaczepek, ale ten goniec ma bardzo ważną funkcję w tym momencie. I po wybiciu G4, teraz widać, dlaczego ten goniec jest bardzo ważny. Jeszcze jest wtrącenie hetman B7, bardzo ważny ruch, bo jeżeli hetmany się wymienią i tu zostanie wybity goniec, to wieża A8 kończy grę. Dlatego, że te pionki wygrywają z wieżą bez żadnego problemu, więc tutaj hetman zagrywa na E6, no i genialny ruch kolejny Janka, jedyny ruch, który daje zwycięstwo w tej partii, moi drodzy, goniec H1. Dokładnie, to się może wydawać ruchem prostym z jednej strony, ale goniec pilnuje dobrze króla, mimo że figury przeszkadzają królowi może w ucieczce, ktoś by tak mógł pomyśleć, to jednak to się wszystko broni. Skoczek G5 robi się mega groźnie. Skoczek wchodzi na F3 i tutaj król może być w siatce matowej. Jednakże Janek z zimną krwią gra A7. Skoczek daje szacha. Bicie. I moi drodzy, ruch, który jest jedynym posunięciem, które daje zwycięstwo. Jakie to posunięcie? Kolejne piąte genialne zagranie hetman B8. Jedyny ruch, który wygrywa. Dlatego, że jak hetman zagra na G4, to ten hetman wraca na G3. I wygrywamy tutaj pozycję, partię bez żadnego problemu. Nastąpiło bicie i Janek dorobił hetmana. Czarne w tym momencie poddały partię, gdyż przewaga materialna jest tutaj już ogromna. Moi drodzy, kolejna partia, no to w ogóle była genialna. Kolejna partia z młodym Władimirem Murzynem, jak dobrze przeczytałem. Janek białymi, no i znowu partia się zaczęła ruchem C4, E6, skoczek D5. Póki co wszystko normalnie, D4, bicie. No właśnie, Janek przyjął tutaj, zagrał debiut, który jest wymiennym hetmańskim. Dużo pozycyjnej gry tutaj się szykuje, więc dla niektórych może się wydawać to nudne, ale nie u Dudy, moi drodzy. Goniec na G5, C6, E3, normalne wyprowadzenie figur, goniec E7, goniec D3, bo tu zawsze skoczek na E2 może sobie ruszyć przed właśnie, znaczy za gońca już, więc to też warte uwagi, że najpierw goniec D3 w tych schematach. Roszada, goniec G3 wróci, wieża E8, skoczek F3, skoczek H5. I co ciekawe, goniec na E5. To jest bardzo ciekawe posunięcie, bo prowokuje do F6, ale goniec białopolowy będzie miał coś też tutaj do powiedzenia, więc F6 tak nie bardzo można grać. I skoczek na D7. H3 ze strony białych. Okazuje się, że po wybiciu na E5, tutaj białe by mogły zbić na E5 i problemy mogą być ze skoczkiem z H5. Jasne, że taki ruch następuje, a potem roszada i wszyscy są zadowoleni. Oczywiście białe tutaj są z tej pozycji na pewno zadowolone. Normalna gra, skoczek trochę stroi koślawo, ale to na pewno zawodnicy mają przeliczone. Moi drodzy, w tym układzie skoczek wrócił na F6 i goniec wrócił na H2. Goniec B4, hetman C2, pilnuje tego skoczka, bo tutaj mogłoby się wydarzyć coś takiego, że jakbyśmy zrobili roszadę
i na przykład goniec by zbił, pionek by zbił, to jest możliwość jakiegoś takiego ruchu typu B5, chociaż A4 teraz jest świetne, ale chodzi o to, że trzeba uważać na tą blokadę. Jednakże tutaj myślę, że po tym ruchu po prostu czarne by zagrały tak, bo to jest taki też typowy ruch próbujący rozbić centrum i to jest takie granie po prostu na aktywność. W każdym razie, no ruch jak ruch Janka, hetman C2, posunięcie, które w hetmańskim, gambicie hetmańskim się zagrywa często. Hetman E7, roszada, goniec D6, wymiana, nic się nie dzieje, wieża AB1 z opcją B4 oczywiście. A6, B4, skoczek F8. Tutaj jeżeli by nastąpił ruch B5, no właśnie, i skoczek by chciał wejść na B6 i na C4, to możemy przeciwnika potraktować na przykład wieżą, skoczek i E4. Tak, żeby próbować tego pionka może nie wybić, bo jak on wybije, no to dalej skoczek wskakuje, ale sprowokować go do wymiany tutaj, żeby skoczek miał pole C4 już takie osłabione bardziej. A jeżeli hetman by uciekł, bo groziły widły, to dalej E5, skoczek by uciekł i można przemanewrować skoczki, próbować wejść na F5, na D6. Bardzo ciekawe rzeczy. Skoczek C4, na przykład A4 z podważeniem, może wieża E1. To są też normalne pozycje. Można by powiedzieć, że skoczek na C4 jest bardzo groźny, ale on tak naprawdę... No właśnie, tutaj na A3 akurat teraz nie działa, bo jest hetman C6, więc trzeba też uważać na widełki. W każdym razie skoczek nie będzie tu groźny za właśnie tego pionka E5, który wyszedł sobie bardzo wysoko. No i tutaj po prostu białe stoją bardzo wygodnie w tej sytuacji. W każdym razie, przejdźmy dalej do partii, jak to było. Skoczek F8. Dużo manewrów. Skoczek się przymierza tutaj do dobrych pól na skrzydle. Hetman E7. Skoczek zagrywa na C5. Prowokacja do B6, żeby się przyczaić z powrotem. No bo jak B6, to zobaczcie, że wracamy i atakujemy pionki, które są już słabsze. W tym układzie skoczek zagrał na D7, A4. Skoczek E4, no i Janek postanowił już podejść do pozycji bardzo konkretnie, czyli wybić i skoczek na E5, czyli skoczek za gońca, goniec strzela w swoje białe pionki, więc można powiedzieć, że białe mają rekompensatę. Ruch goniec F5 z bronieniem pionka, lecz F4, bardzo ważny ruch uważam, bo nie można zbić w przelocie z uwagi na stratę figury, więc F4 jest ruchem bardzo, bardzo ciekawym i dobrym. F4, F6, skoczek na C4, goniec na E6 i skoczek na B6 wleciał. Słuchajcie, ta pozycja białymi jest kompletnie bez ryzyka żadnego. Tutaj gramy sobie białymi, grillujemy przeciwnika bardzo, bardzo powoli. Mamy na to czas. Janek jest w tym dobry i jest, no cóż można powiedzieć, no kontroluje sytuację, to jest dla szachisty na tym poziomie bardzo ważne. Mało tego, ta partia, słuchajcie, trwała 6 godzin. 6 godzin tutaj Janek grał tym młodym zawodnikiem. Jest posunięcie F5, goniec na F7. W ogóle F5 mi się ruch bardzo podoba z uwagi na to, że wieża łapie więcej trochę gry i też jest możliwość w przyszłości ataku tego słabego pionka. No bo jakby czarne zagrały F5, co mogłoby się wydarzyć, no to już ta wieża ma mniejszą swobodę gry. Bardzo fajny ruch. Hetman C5, próba wymiany. No oczywiście ta wymiana byłaby genialna białymi. Tutaj białe już mają bardzo jasny plan. Na pionka trzeba by było napadać i kompletnie żadnych kontr ze strony przeciwnika. Wieża D6, oczywiście brak wymiany ze strony czarnych. Wieża F4, hetman D8, wieża B2. Tutaj mnóstwo manewrów teraz stosuje biały i czarny. Zwróćcie proszę uwagę, te wieże sobie spokojnie latają. Goniec też sobie tutaj gra, ale to nic... No nic złego się białym nie może zadziać tak naprawdę. A5. Zobaczcie, co teraz robi Janek. Wieża F4, goniec. Wieża F2 wraca, czyli po prostu testuje przeciwnika i sprawdza, co tutaj się może zadziać. Jest na to czas. No i teraz król F1. Janek postanowił przemaszerować królem na drugą stronę. Właśnie to się też dzieje. Oczywiście tutaj te zagrania, zobaczcie, królem, wieżami, pionkami, no to jest wszystko też dozwolone. Można to robić powoli, nie trzeba się śpieszyć. Nie trzeba zawsze grać genialnych ruchów albo je wyszukiwać w partiach. Tak też gra nasz Duda. Król C1. Zobaczcie też, jaki jest czas u zawodników. H4. Tu wieża się przygotowuje, jest opcja zagrania G5. Król H7, król B2 właśnie i król tutaj za chwilę zmierza na A3. Zobaczcie, jaką długą drogę przebył król do tego, żeby właśnie przejść na drugą stronę. Ale też był na to czas, gdyż pozycja ma charakter zamknięty. Wieża C1, to jest bardzo ważne, żeby też króla hetmana czarnego nigdzie tutaj nie wprowadzić. Król H7, skoczek na A4, wieża D7.
skoczek C3, król H8, G5. No i teraz czarne po prostu w tym momencie cały czas czekają na egzekucję. I tak się też dzieje w tym momencie. Hetman D8, bicie, bicie. H5, bardzo ładny ruch. Bicie pionka jest raczej słabe, bo wieża H1, znaczy raczej, na pewno jest słabe. Wieża G8 i teraz Janek zaczyna grać szachy, które kochamy. To znaczy widowiskowe, można powiedzieć, i ryzykowne. Chociaż wieża G6 takim ryzykiem wielkim nie jest, ale to też jest kwestia dobrego, fajnego przeliczenia w pozycji, co tutaj można zagrać. Słuchajcie, chodzi o blokadę w ogóle tego skrzydła, poświęcenie jakości, na co czarne przystają. Wieża E8, po prostu skoczek tu się będzie zdecydowanie lepiej zachowywał niż jedna z wież. No bo tak, jakość mniej u białych i gramy. Hetman C4, wieża zagrała na E7. No ruch kiepski. Tutaj słuchajcie, po hetman na C7, oczywiście chodzi o to, żeby hetmanem złapać tutaj jakąś przestrzeń, wejść do obozu przeciwnika, mógłby nastąpić ruch skoczek D5. Bardzo ciekawe posunięcie, grozi strzał, grozi wzięcie. Jeżeli hetman by zagrał z powrotem, to po skoczku F4 można się poddać czarnymi. Skoczek tu stoi genialnie. I na E6 może wlecieć, i na H5 może wlecieć, nie wpuszcza hetmana nigdzie, wieża na H1 i tam jest koniec gry. Po prostu, skoczek jest kompletnie silniejszą figurą od wieży. Jeżeli natomiast po hetman C7 takim ruchu i wybiciu, no to ta wieżówka jest kompletnie wygrana już białymi bez żadnego problemu. Więc tutaj czarne zagrały wieżą, na co Janek, wieża H1, król G7 i hetman F1, przerzut figur, do konkretnych działań. C5, hetman F4, bicie na B4 i król B4. Zobaczcie, jak król wysoko wyszedł. To jest właśnie Jan Krzysztof Duda. Coś fantastycznego. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby w szachach na tym poziomie król tak mocno wysoko zawędrował przy ciężkich figurach, ale absolutnie nic czarne nie mogą królowi zrobić. Tutaj trzeba bronić punktu H6. No i hetman broni. Skoczek na E2. Zobaczcie, skoczek zmierza tutaj. Śmieje się dlatego, że król zostaje tutaj bezbronny, można powiedzieć, ale znowu nie można nic mu zrobić. Jest H5, skoczek G3. Są konkrety. Hetman F8. Grożą tutaj jakieś jazdy od hetmana. No i teraz skoczek H5. Król G8. Moi drodzy, Janek zagrywa teraz bombę, po której czarne się poddały. Skoczek F6. Genialny ruch, kompletnie przegrana, tutaj oczywiście skoczek F6 wygrywa partię. Jeżeli nastąpiłoby bicie, no to hetman na B8 z kompletnie wygraną. Tutaj wieżę można po drodze oddać, ale po takim ruchu jest po prostu wieża H8 z kompletnie, no z matem w tym wypadku, ale no skoczek F6, zacny ruch i tak właśnie byśmy chcieli, żeby Duda rozgrywał partię. Oczywiście kibice by się cieszyli. Trzymamy za Janka kciuki. Moi drodzy, teraz przejdziemy do partii Radka Wojtaszka kolorem czarnym z Lazawikiem, Denisem. Partia normalna, ale zobaczycie, co tu się za chwilę działo. Czyli D4, skoczek C4, E6, G3, D5. Wyszedł skoczek, goniec dał szacha, A5. Oczywiście tutaj mnogość wariantów jest wielka, no jest po prostu tutaj bardzo dużo i bardzo dużo wariantów, które panowie mogą rozgrywać i akurat Radek zagrał sobie po prostu w ten sposób. Hetman C1, szczerze mówiąc, nie wiem co to za posunięcie, nie potrafię tego wyjaśnić. Goniec wrócił, jest roszada, skoczek na D7, goniec F4, posunięcie C6, wieża D1. Może już teraz wiemy, dlaczego hetman C1, bo wieża tutaj ma miejsce. A4, czyli rozpychanie się pionkami, łapanie przestrzeni na skrzydle. Hetman C2, H6, skoczek E5, hetman B6. Nic nadzwyczajnego, póki co się nie dzieje. Wymiana, wymiana. C5, hetman A7. Można by powiedzieć, że białe mają ciutkę lepiej. Więcej swobody, więcej przestrzeni, można powiedzieć. Ale tutaj Radek dzięki temu pionkowi też się z tej strony oswobodzi. I po wieża AB1 nastąpiło B6. Bicie, bicie. Radek oddaje pionka, hetman wraca, no właśnie, i tutaj jest to bardzo ciekawe, no jeżeli skoczek by wrócił i broniłby pionka, nie wiem jakby czarne miały grać te pozycje, powiem szczerze, nie mam pojęcia, jest pionek mniej, na pewno przez ruch C5 trzeba by było tutaj próbować grać,
Pion mniej, ale właśnie Radek gra w taki sposób, żeby mieć grę, żeby mieć inicjatywę. I też zwracajmy na to uwagę w szachach, że warto czasem oddać pionka za swobodę gry, o, mówiąc tak ogólnie. Posunięcie B3 jednak nastąpiło i od razu C5. No chodzi o to, że chcemy tu zbić skoczkę, zepsuć pionki i świetnie sobie tutaj radzić. Po takim biciu trzask, trzask, wieża, hetman i bicie na A2. Pozycja czarnymi jest bardzo dobra, uważam. Nawet śmiem twierdzić, że lepsza, dlatego że ten pionek jest do wzięcia. On jest izolowany, a tu jest solidny trzon. Aczkolwiek komputer mówi, że jest ciutkę lepiej dla białych, ale to komputer. Wieża B2. Hetman zagrał na A6. Szachy to gra błędów, moi drodzy. I teraz białe podeszły bardzo ambitnie do pozycji, a może też nie przewidziały pewnej rzeczy. Zobaczcie, co się stało. Goniec zbił pionka. No i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, jeżeli hetman by zbił tutaj, ale to jest też złe. Tu białe w ten sposób zagrały, żeby po wybiciu, a co poszło właśnie, zagrać hetmanem na D4. Jednak to posunięcie jest złe, choć wydaje się, że dobre, no bo atakujemy tu i atakujemy tu. I jak to obronić jednocześnie? Teoretycznie się nie da bezpośrednio, ale właśnie teraz Radek zastanowił się 15 minut, analizował tutaj te pozycje i zagrał ruch genialny, moi drodzy. Ruch genialny, który przeoczył arcymistrz grający białymi. I to nie jest takie proste, żeby dostrzec coś takiego. Możecie sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć rozwiązanie. Moi drodzy, ruch genialny, który będzie analizowany wielokrotnie. Fantastyczne posunięcie. Hetman A1. Dwa wykrzykniki. Mega posunięcie. No zobaczcie, jak bicie tu czy tu, nie ma znaczenia, to bijemy tu po prostu. Materiał się zgadza dla czarnych. No właśnie. I co jest po wybiciu hetmana? Zastanawiamy się, więc analizujmy. Bicie na A1, goniec F1 i po prostu E5. Okazuje się, że goniec wchodzi na H3. Jeżeli jest bicie, to goniec na H3 i można się białymi poddać. Tu oczywiście odciągnięcie od mata to jeszcze hetman C8, ale odbijamy gońcem. Wiadomo, w momencie, gdy tutaj by białe zagrały hetmanem na H4, to po prostu wieża C1 i również można złożyć broń. Jeżeli hetman by wybił na F6, to jest goniec H3, żeby przytrzymać siatkę matową, żeby tego mata dać. Oczywiście jakiś tam szach mógłby nastąpić, król G7. I to wszystko trzeba było obliczyć. Radek to na pewno liczył. Tu po prostu już nie ma szacha. Bardzo dobrze wariant policzony. No i okazuje się, że właśnie tutaj jeszcze raz, właśnie po wybiciu na A1 jest koniec partii, co już sobie przeanalizowaliśmy. Ale co by było na przykład po wieża B1? Oczywiście wymieniamy hetmany i zostajemy z figurą więcej, więc tutaj temat jest prosty. W momencie, gdy wieża by zagrała na F1, no to czarne oczywiście tutaj musiałyby też pogłówkować i na pewno nad tym się Radek zastanawiał. Wieża C1 w tym wypadku działa bardzo dobrze. Jeżeli hetman zbija skoczka, to jest odbicie na F1 i okazuje się, że po hetman C1 nie ma, tu jeszcze ładnie bronimy, nie ma za bardzo jak się bronić po wieża A1. Jeżeli król ucieka w tym momencie, to wieża A1 i teraz tak mi się wydaje, że taki ruch mógłby być liczony. Król G7 i jeżeli wybicie gońca, no to sprawa prosta. Znaczy prosta, nie do końca da się pewnie to wszystko do końca przeliczyć, ale na pewno intuicyjnie czarne wiedzą, że mają wygraną pozycję. Po wybiciu król, hetman i ten król po prostu się tu bardzo pulta. Bardzo się pulta, tutaj nie można, bo tu już jest dosyć łatwa wygrana, wieża D1 i można się poddać. W każdym razie, król musiałby pójść na ruch na przykład G4, na F4 to też hetman wjeżdża tutaj nawet z matem. Więc w tym wypadku H5. No i jeżeli król pójdzie na G5, bardzo ważne jest to, że hetman biały nie może dać szacha. Jeżeli król tutaj, to pewnie w tym wypadku hetman E4 załatwia sprawę. To się dosyć intuicyjnie wszystko liczy. Jeżeli król by zbił pionka, no to strzał, król G4 i wystarczy zbić tu. W pionkach jest porówno, ale pozycja króla jest kompletnie tragiczna. Tu już nie ma się jak bronić przed ruchem hetman F5. Ciężkie figury kompletnie wygrywają pozycję. A ruch E4 oczywiście przegrywa, bo bijemy wieżę. Tutaj no, genialne zagranie Radka, hetman A1. Coś wspaniałego. No, mam nadzieję, że wiele, wiele jeszcze portali czy youtuberów będzie o tym ruchu wspominać, bo rzadkość zagranie takiego posunięcia. Wspaniały ruch.
Moi drodzy, partia wyglądała inaczej. Przeciwnik wrócił hetmanem. Radek hetman A3, czyli już jest figura zachowana. Wieża na B1 i król G7 z obroną, ze stabilizacją. G4, wieża AC8, G5 i skoczek G8. Tu już Radek wie, że z figurą więcej sobie poradzi, więc kwestia tylko zagrania dokładnie, żeby nie było żadnych tutaj już niespodzianek. Po wybiciu skoczek wybił. Oczywiście taki ruch nie działa, bo zawsze skoczek G8 mamy. Wieża zagrała, hetman zbił. Wieża D3, no tutaj się robią groźne rzeczy, ale po wieża C3 białe musiały uznać już wyższość naszego zawodnika. Moi drodzy, genialne partie, naprawdę wspaniałe tutaj rzeczy się dzieją, ale to wynika z błędów, a właśnie błędy takie też nieoczywiste dodają tej pikanterii i fantastycznych kombinacji w tych szachach, więc warto analizować partie, oglądać. Cóż, moi drodzy, kibicujemy naszym zawodnikom, dopiero 3 rundy za nami, a jeszcze zostało 8, w sumie jest 11, trzymajcie mocno kciuki za naszych zawodników i będziemy też się przyglądać bliżej ich partiom. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia.